Cześć, ja jestem Klocek, a to kolejny film na tym kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam odcinek porównawczy. Sprawdzimy, czy kubeczek z LEGO Store Warszawa się opłaca. Zapraszam do oglądania. Może na pierwszy ogień weźmy sobie kubek, który przeleżał u mnie bardzo dużo czasu, a te nowe kubki zostawmy sobie na bok. I jeżeli chcecie kolejny odcinek, zostawcie tutaj 25 łapek w górę, a ja coś takiego dla Was zrobię. Więc tak, otwórzmy sobie ten kubek. Jest to kubek z, już Wam mówię, kurczę, dawno on to był, więc już pamiętam, może gdzieś tam już w opisie Wam to wrzucę, kiedy on był, ale pamiętacie, jak mówiłem, że za miesiąc chyba, albo za dwa tygodnie zrobię unboxing tego kubka, a chyba teraz zrobiłem go dopiero teraz. No, teraz go robię dopiero, więc no trochę słabo. Po prostu zapomniałem, przepraszam. No, więc taki sobie porównawczy odcinek zrobimy od razu. Właśnie w ogóle, jak ja to pakowałem? O, widzę, że są jakieś szybki. Nie pamiętam, żebym je wrzucił. W ogóle ja tu nic nie pamiętam. Tu jeszcze jakaś ścigówka zawieruszyła. Ale dobra. Dobra, teraz tak. Muszę to wysypać, ale tak powoli. Jest taki... No, w ogóle takie klocki są. Szybki krzeseł. W sumie to ja to dosyć mocno poukładałem, no. Ale tu niektóre są klocki luzem, więc tak sobie... O, i patrzcie to. Tutaj zastosowałem taki system, że z krzesełka sobie wrzucę w krzesełka. I to dosyć fajnie wyszło. O tak, bardzo fajnie to w ogóle wyszło. Nie mogę... Wy też tak macie, nie? Że jak coś zrobicie, to nie chcecie tego odblokować i tak chcecie na to patrzeć cały dzień. I się cieszycie, jak fajnie to zrobiliście. No, bo w sumie nikt tak nie ma. Może to sobie wszystko rozmontujmy. Szybki osobno, wszystko osobno. I za chwilę do Was wrócę, jak ja to wszystko zrobię. Słuchajcie, policzyłem wszystkie klocki, jakie dość dawno rzuciłem do tego plika. I tak, wyszło mi, że tych właśnie brików 1 na 4 like blue gray wyszło mi 58 u polskiego sprzedawcy, mianowicie Bricka Zona. Wyszło to 56 zł i 84 grosze. Policzyłem również 1 na 2 dark blue gray. Są to te klocki, jest ich mianowicie 56 za ubrykadzona 38,64, czyli już te 1 na 4, co są tutaj, już się nam zwraca blik. Dobra, kolejne to są 1 na 1 dark blue gray, to są te właśnie, ich jest 23, ubrykadzona 10,81, 10 zł 81 groszy, 2 na 4 light blue gray, to są te. Mam 17 sztuk, u Bricka Zona 23 zł i 12 groszy. Szybki 1 na 6 na 4 transparentne panel. Mam ich oczywiście dwie sztuki. U Bricka Zona jedna taka szybka kosztuje 5 zł 70 groszy. Mamy dwie sztuki, czyli 11 zł i 40 groszy. 2 na 2 dark blue gray to są te. 20, mam ich 20 sztuk. U Bricka Zona jedna taka sztuka kosztuje 47 groszy. Czyli 9 razy 20 to jest 99 zł i 40 groszy. Szybki 2, 1 na 2 na 2. Mam ich 15 sztuk. Jedna taka szybka ubrykazona kosztuje złoty 14. Razy 15 to jest 17 zł i 10 groszy.
Mam 17, 20 takich krzeseł u Brykazona. Jedno takie krzesło kosztuje złoty, złoty 11. Razy 20 mam ich, wynosi 22 zł i 20 groszy. I tak, właśnie to wszystko wyszło u Brykazona. Jeszcze wam może to przybliżę, żebyście wszystko widzieli. I takie zamówienie kosztuje 189 zł i 51 groszy. Czyli wyszłem na plus. Jeżeli kubeczek kosztuje 49,99, to naprawdę jestem dobrze zarobiony. Zwłaszcza jeśli tak kiepsko zapakowałem jak wtedy. Praktycznie koreczek był tak, no może tak, no zapakowany. A ja teraz pakuję tak, jak tutaj. No, czyli więcej trochę. Jeszcze ta podkładka żółta. No, więc tutaj na pewno będzie więcej niż 200. No, więc tak właśnie prezentuje się ten porównanie Pick-A-Brick versus Bricklink. Wygrał Pick-A-Brick. No, to by raczej było oczywiste. No, ale takie porównanie szybkie. Dziękuję za uwagę. Jeśli chcecie kolejne takie porównania, może większy Pick-A-Brick z mniejszym, czy to się jakoś się opłaca bardziej wziąć dwa małe, czy jeden duży, no to zostawcie tutaj 25 łapek w górę, a ja takie coś wam skombinuję. Więc to było na wszystko. Dziękuję za obejrzenie i na razie.